Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Czas biznesu. We wtorek na antenie Radia Pryzmat. Cześć, dobry wieczór. Tu Dominika Marzec i... Anna Rasiewicz, cześć. Jest z nami Paulina Fuchs. Cześć. Kamil Pawik. Dzień dobry. I Paweł Urban. Cześć. Nasi goście to przedstawiciele krakowskiego klubu Asbiro. Wprowadźcie nas, proszę. Czym jest Asbiro i dlaczego wybraliście akurat taki kierunek edukacji? Asbiro z samej nazwy, tak jak to brzmi, alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Natomiast z drugiej strony ja bym na to patrzył raczej w kontekście społeczności, aniżeli samej szkoły, bo szkoła to jest pewien element, natomiast tę szkołę budują ludzie. Zresztą jak każdą, natomiast tutaj większy nacisk stawia się raczej na relacyjność, na społeczność, aniżeli stricte na takie twarde nauczanie, ponieważ Asbiro jako tako nie wymusza przymusu nauki od swojego studenta. Mianowicie każdy trafia tam z własnej woli. Jeżeli chce cokolwiek z tej uczelni wynieść, no to wynosi. Jeżeli nie, to już jest jego osobista sprawa, jego osobista odpowiedzialność. Czyli też przy sobie, że co, nie macie egzaminów? Nie. Egzaminem okay. jest twoje życie, tak? Czyli to, co nauczyłeś się na zajęciach, to przekładasz na swoje życie. Jeżeli tego nie przekładasz, no to pewnie nie figurujesz w górnej półce Forbesa, tylko raczej no, nie umniejszając żadnym zawodom oczywiście, ale raczej w mało płatnych pracach, gdzie pewnie może być większość osób, które być może nie mają takich predyspozycji, takiej wiedzy, którą ty mogłeś nabyć. To jest szkoła, która nie daje statusu naukowego, nie daje wam tytułu licencjata, magistra? Jeśli chodzi o samą Asbiro od stycznia stało się dopiero uczelnią wyższą, z tego też tytułu, a dopiero w tym momencie jako indywidualna placówka, indywidualna jednostka naukowa może taki tytuł wydać pod swoim patronatem. Tak jakby. Do tej pory funkcjonowało to bardziej na bazie współpracy z innymi uczelniami, które takową licencję posiadały, tak? Czyli Asbiro było miejscem, które potencjalnie rekrutowało, natomiast same zajęcia odbywały się wspólnie z innymi uczelniami i te zajęcia też były w taki sposób układane, aby ten program był spójny z tym, co dla Asbiro jest ważne. I odbywały się te zajęcia tak jakby w części formalnej, czego wymaga tak naprawdę nasze polskie nauczanie oraz części nieformalnej, czyli tej części biznesowej, gdzie już stricte w określonym miejscu wyznaczonym przez Asbiro odbywały się zajęcia z praktykami biznesu. Dobrze, czyli jak wasz standardowy dzień nauki wygląda? Jeśli chodzi o dzień nauki, no to tak naprawdę możemy mówić tutaj tylko i wyłącznie o weekendach, no bo ze względu na tak naprawdę większość osób jest ukierunkowana w danym kierunku, czyli w kierunku biznesu, tak? Czyli to znaczy, że raczej w przeciągu tygodnia oni czasem nie dysponują zbyt łatwo i są raczej zajęci. Stąd też większość zajęć odbywa się w weekend. W weekend te zajęcia trwają od rana do wieczora, a zwieńczone są oczywiście integracją, która jest pomiędzy zajęciami. Takie zajęcia trwają w zależności od wykładowcy, od godziny do czasami nawet trzech. Natomiast tematyka zajęć jest tak naprawdę ściśle zindywidualizowana pod kątem kursu, pod kątem kierunku, w którym uczestniczysz. Dobra, pytanie do was, całej waszej trójki. Jaki kierunek wybraliście w tej szkole? My wszyscy razem wybraliśmy kierunek kursu rozszerzonego. Tylko ja z Kamilem rozpoczęliśmy rok temu. Paulina w tym momencie pisze pracę licencjacką. Paulina już ukończyła, Pawle. Tak, Paweł. Ja już jestem ukończyła. Absolwentem. Tak, Paulina jest absolwentem, przepraszam. Ale przez to możliwe, że... Przez to, że nadal jeżdżę i nadal uczęszczam, bo jakby należę do działu marketingu Asbirowego, współpracuję z tą uczelnią nadal, to jakby nadal jestem na zjazdach. Może okay. dlatego Pawle powiedziałeś, że nadal go piszę. Czyli już masz tytuł? Zdawałaś ten egzamin? Tak. Twój pierwszy egzamin w tej szkole, czy...? Pierwszy. Pierwszy, okay. Licencjat.
Okej, okay, no to super, to gratulujemy. Dziękuję bardzo. Czyli w weekendy zjazdy, a w tygodniu krakowskie kluby Azbirot. No tak, można powiedzieć, że w tygodniu, ale niekoniecznie w każdym tygodniu. Mianowicie raczej staramy się spotykać regularnie, raz w miesiącu. Przeważnie jest to co 4 tygodnie, bo tak to wypada. Oczywiście terminy są też delikatnie zmienne w tydzień, w jedną, tydzień w drugą, z tego też tytułu, że mamy różne święta oraz inne dni, w których ciężko zorganizować takie wydarzenia. Tak? Dobrze, to dlaczego powstał ten klub krakowski? Krakowski klub jest ten, który aktualnie funkcjonuje, którym, że tak powiem, staramy się we trójkę tutaj działać i koordynować. Jest tak naprawdę kontynuacją projektu, który działał w Krakowie już bodaj 5 lat. On działał dość sprawnie do roku 2016. Jeśli nie skłamię, bo nie mam takiej precyzyjnej informacji. A później projekt po prostu ze względu na brak woli, brak zainteresowania delikatnie popadł na bok. No i pod końcem 2017 roku tak naprawdę przejęliśmy wspólnie tutaj inicjatywę i z powrotem chcieliśmy przywrócić miejsce, w którym tak naprawdę ludzie, którzy mieli styczność jakkolwiek z Azbiro, mogą się spotkać, mogą wspólnie porozmawiać o tematach, które są dla nich wspólne, a nie do końca są w stanie porozmawiać z nimi o nich z innymi ludźmi. Czyli podczas tych spotkań budujecie taką społeczność lokalną, krakowską, tylko z osobami związanymi z Azbiro, czy też szerzycie swoje wartości, które są dla was istotne? Powiedzmy, że środowisko jest w pewnym sensie ukierunkowane na dane wartości, tak? Natomiast my raczej nie jesteśmy zamknięci na to, aby przychodziły osoby z zewnątrz. Oczywiście te osoby muszą być świadome tego, że my jako organizatorzy, my jako środowisko w tym wypadku będziemy mieli określone, tak jak już wspomniałem, wartości i nimi będziemy się kierować, tak? Czyli pewny sposób dopasowania albo pewna chęć być może wdrożenia się w to środowisko musi być wymagana z naszej strony od osób, które przychodzą do nas jakby po raz pierwszy. Czyli jakbyśmy chcieli przyjść na wasze spotkanie krakowskie, to gdzie możemy znaleźć informacje, gdzie i kiedy odbędzie się takie wydarzenie? Na Facebooku jest fanpage Krakowski Klub Azbiro, więc jak najbardziej zapraszamy do polajkowania. Myślę, że będzie link pod waszym postem. Więc tak, tam zapraszamy. Czy jeszcze gdzieś na Instagramie Azbiro Kraków jak najbardziej wrzucamy aktualne wydarzenia, więc tak, też was zapraszam. A oprócz tego na głównym profilu Azbiro, gdzie na pewno pojawiają się informacje, może nie tyle o krakowskim klubie, ale o ogóle wydarzeń, które organizuje Azbiro na co dzień. Pozostając przy tym Facebooku, zapytam od razu o spotkania, które organizujecie. Właśnie, w jaki sposób je organizujecie, jaki jest ich cel? Tak jak wspomniałem, celem jest tak naprawdę złamanie trochę takiego stereotypu klubów biznesowych, które aktualnie działa, które są bardzo formalne i wymagają specyficznego podejścia, tak? My chcemy trochę odejść od tego, nie chcemy być bardzo takim formalnym zrzeszeniem, raczej staramy się budować tutaj środowisko w oparciu o relacje, tak? Naszym celem jest, aby wspólnie w jakimś tam stopniu działać i aby sobie wzajemnie pomagać, ale abyśmy mieli świadomość, że ta druga osoba, która z nami współpracuje, my jesteśmy w stanie jej zaufać, darzymy ją sympatią i wiemy, że nie będzie z nią żadnych kłopotów, perturbacji na dalszej drodze działania. A poza tym wiążą się tutaj z tym też nawet przyjaźnie pozabiznesowe. To jest nasz cel, aby właśnie stworzyć takie otwarte, ale jednocześnie spójne środowisko wyznające pewne określone wartości. W takim razie, kto jest po tej drugiej stronie? Do kogo są adresowane te wydarzenia, które organizujecie? Adresatem wydarzeń są osoby, tak naprawdę ciężko spersonifikować tutaj grupę odbiorców pod kątem płci i pod kątem wieku. A bardziej kierowałbym się w to, co te osoby sobą reprezentują i gdzie kiedyś być może chcą być albo w jaki sposób chcą żyć, tak? Czyli my raczej szukamy ambitnych osób, które chcą tak naprawdę być może czegoś się nauczyć, bo wiedzy, tak jak wiemy, nigdy mało, być może chcą porozmawiać o swoich problemach biznesowych z innymi osobami, które je zrozumiał, bo jest duży dysonans pomiędzy tym, o czym możemy porozmawiać z osobą, która ma nasze doświadczenia albo inne doświadczenia, ale związane stricte z biznesem, a z osobą, która nigdy tak naprawdę takich rzeczy nie robiła.
A czy przychodząc na takie spotkanie trzeba mieć jakąś ogólną wiedzę na ten temat? Bo to są takie dość ciężkie tematy. Mogą się wydawać na pewno dość trudne, bo ekonomia, biznes, jak to strasznie brzmi. Więc jak to wygląda od tej strony? Nie, w zupełności spotkania są jak najbardziej otwarte, także nie wymagamy od ludzi, aby dysponowali jakąkolwiek wiedzą, a zbiór tak naprawdę jest drogą od zera do być może milionera, tak mówiąc kolokwialnie. Więc można tak naprawdę startować od poziomu zero, liczą się tylko i wyłącznie chęci, predyspozycje, jakieś wewnętrzne, mentalności i tak naprawdę działanie, ogólne działanie. Mamy i teorię, i praktykę, natomiast ta teoria oparta jest na praktyce, a mianowicie to nie jest tak, że wykładowcy albo osoby, które starają się przekazać nam wiedzę, mówią o tym, bo przeczytali gdzieś, a raczej mówią o tym na bazie swoich wewnętrznych przekonań i swoich doświadczeń biznesowych. Tak, czyli coś, co im się zdarzyło, oni przekładają na wiedzę, którą później dysponują studentom. Być może Paweł powie coś więcej, bo miał okazję też organizować kilka spotkań i tak się siedzi cicho. Koniecznie nam opowiedz, jak to przebiega. A więc przede wszystkim wykładowcy, tak jak Kamil wcześniej wspomniał, są praktykami biznesu. Praktykami biznesu albo praktykami w swoich dziedzinach. I ta wiedza, którą przekazują, jest oparta o ich własne doświadczenia, umiejętności, wiedzę, którą zdobyli przez lata. Zajęcia odbywają się w różny sposób. Często są to wykłady ze slajdami, gdzie wykładowca pokazuje na podstawie swoich własnych doświadczeń jakąś sytuację, opisuje w jaki sposób rozwiązał dany problem. Innym razem są to warsztaty praktyczne, na przykład z negocjacji. Można się nauczyć, w jaki sposób rozwiązywać problemy także z pracownikami, albo nawet jeśli jesteś pracownikiem, możesz pozyskać wiedzę, w jaki sposób wynegocjować choćby podwyżkę. I tutaj powinna wejść właśnie Paulina, ponieważ jest odpowiedzialna też za komunikację marketingową, tak? Dobrze rozumiem, tak? Współpracujesz? Współpracuję, tak. Tak, z działem marketingu. Tak. I waszą wizytówką jest właśnie, że Azbiro to jest szkoła, która świadczy takie wykłady, które są praktyczne, tak. Są stworzone przez przedsiębiorców, którzy naocznie mogą doświadczyć to, co się dzieje w biznesie na gorąco. I tak, i to też jest główna korzyść, z której czerpicie wy i z której czerpią też osoby, które mają styczność z Azbiro. Dokładnie. Wszystko to, co powiedziałaś. Czego nauczyliście się poprzez spotkania na Azbiro? Powiedzcie nam, jak te warszawskie spotkania ukształtowały wasze postrzeganie biznesowe, przedsiębiorczości. To może ja zacznę. Przez 4 lata mieszkałem w Niemczech, w międzyczasie właśnie dojeżdżając do Warszawy i studiując. Dzięki właśnie studiom w Azbiro poznałem to tutaj wspaniałą ekipę krakowską, z którą właśnie wspólnie prowadzimy krakowski klub Azbiro. A obecnie właśnie się przeprowadziłem do Polski, a to wszystko dzięki temu, że moja firma, którą prowadzę, się na tyle rozrosła i było mi po prostu na to stać. Więc ta wiedza została maksymalnie w bardzo szybkim tempie wykorzystana. Praktycznie nie musiałem czekać do tego, aż ukończę te studia. Czego można się nauczyć? Przede wszystkim wiedzy biznesowej z zakresu prowadzenia firmy, z zakresu marketingu, z zakresu zarządzania ludźmi. Jest wiele różnych kursów w zależności od poziomu, na którym się jest. Jest poziom dostosowany do osób, które dopiero wkraczają na drogę biznesu, gdzie mogą na podstawie historii osób, które już ten biznes dłuższy czas prowadzą, zobaczyć, zainspirować się nimi, a także są zajęcia dla osób, które już zarządzają kilkudziesięcioosobową firmą. I tam pozyskać konkretną wiedzę, konkretne warsztaty, gdzie dowiedzą się, jak nimi zarządzać. Ja myślę, że abstrahując też trochę od tego, co Paweł powiedział i od tego kontekstu biznesowego, to Azbiro po prostu uczy też być człowiekiem, tak? Czyli nie tyle, oprócz tych oczywiście wartości biznesowych i tego, co przekazuje, no to uczy nas takiego życia, podejścia, bogatego podejścia do życia, ale niekoniecznie finansowo, nie? Czyli takiej prawej postawy zaufania oraz innych tego typu rzeczy.
budowania relacji. Ja na przykład dzięki temu, że byłam w Asbiro, poznałam mnóstwo ciekawych i świetnych osób. Na przykład z Pawłem współpracujemy tutaj przy pewnym projekcie razem. Oprócz tego współpracuję też z Asbiro. W ogóle do szkoły wysłała mnie moja mama, ponieważ należała do pewnej grupy, gdzie wykładał Kamil Cybulski, czyli założyciel uczelni Asbiro, i ona mi podpowiedziała tą uczelnię. Jestem jej bardzo wdzięczna za to. Czyli nie z przymusu, ale właśnie z takiej pasji. Wielkiej chęci i dobroci serca. Świetnie, świetna perspektywa. Mhm. Moi drodzy, szkoła Asbiro zmieści się w Warszawie. Stąd też ten cel i spotkania w krakowskim klubie Asbiro. Ma też taką siłę lokalną i też buduje na pewno taką przynależność, którą można też stworzyć w Krakowie, w jednym też z większych miast w Polsce. Powiedzcie mi, czym się wyróżniają krakowskie spotkania, jeżeli to wiecie, od tych innych lokalnych inicjatyw pod szyldem Asbiro? No proszę, to jest ciekawe pytanie, powiem szczerze. Czym się wyróżniają krakowskie spotkania? Przede wszystkim grupa ludzi, którzy odwiedzają krakowskie spotkania, którzy je organizują. Oprócz tego, że mamy te jednostki, które stale napływają, które są nowe, to mamy taki stary, powiedzmy, stary pod kątem stażowym, KOR, który tak naprawdę trzyma pieczę nad tym wszystkim i który bardzo fajnie kierunkuje to, w jakiej stronę ten klub idzie. Krakowski Klub Asbiro na pewno jest też miejscem, w którym jako osoby jesteśmy w stanie lepiej się poznać, albo uznałbym nawet lepsze słowo, bliżej się poznać. Z tego też tytułu, że gdy na przykład jedziemy na ogólne spotkanie Asbiro, no to ta społeczność jest zbyt duża i nie ma aż tyle czasu, żeby z każdym porozmawiać, wymienić słowo. Ciężko tak naprawdę poznać tego konkretnego człowieka w taki sposób bliższy, gdzie będziemy w stanie zbudować już taką nawet, powiedzmy, przyjacielską relację. A tutaj Krakowski Klub pozwala na to i tak naprawdę każdy z nas jest otwarty właśnie, aby nowe osoby poznawać, aby czerpać też z nich, bo tak naprawdę to jest obopólna korzyść, jeżeli poznajemy nową osobę. Jedna strona czerpie być może wartości w postaci wiedzy, druga może czerpać energię. Tak to po prostu działa. Czym się wyróżnia Krakowski Klub Asbiro? Staramy się też, aby te spotkania, które są organizowane w Krakowie, dawały do myślenia osobom, które tutaj przychodzą. Nie chcemy, aby spotkania były, że tak powiem, takim monotonną wersją, która być może jest na innych eventach. Nie mówię tutaj stricte o lokalnych klubach, ale chcielibyśmy, aby one wyróżniały się pod kątem takiej energii, pod kątem tego, co się dzieje, aby odchodziło od tego schematu, gdzie mamy tylko i wyłącznie wykład i my siedzimy i słuchamy, aby to były zajęcia zarówno warsztatowe, być może tak jak w ostatnim razem mieliśmy, gdzie mieliśmy o emisji głosu i każdy z nas mógł wyjść na środek, powiedzieć, był może nieoceniany, ale otrzymywał wskazówki. Właśnie w taki sposób chcemy ten klub rozwijać. Powiedzcie nam, jakie wartości są dla was najważniejsze przy tworzeniu wydarzeń? Czym się kierujecie tak osobiście? Palce latają po... Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Tak, kto ma powiedzieć? Ja osobiście chcę poznawać ludzi i właśnie dostęp do prelegentów od, powiedzmy, zaplecza, gdzie mogę z nimi osobiście porozmawiać, jest dla mnie najcenniejszą wartością. A pozostali? Według mnie, dlaczego to robimy? No, prawda jest taka, że organizacja tych wydarzeń jest tak naprawdę fajnym treningiem pod wieloma względami, tak? Jest to w pewien sposób wystąpienie publiczne, to też podziękowanie dla was za kolejną próbę, w tym wypadku radiową. I to też jest forma, jakby nie patrząc, nawiązywania relacji nie tylko z stricte jakichś tam przyjacielskich, czy tam znajomości takich na poziomie niebiznesowym, ale również jakieś relacje biznesowe, które mamy i nawiązujemy na przykład z wykładowcami, czy z osobami, które być może przychodzą już z większym doświadczeniem. Tak naprawdę dla mnie to jest forma też zabawy i trochę takiej rozrywki, no bo tak naprawdę w całym tygodniu wyjść raz na miesiąc, spotkać się z tymi ludźmi, których lubię, których szanuję i doceniam, nawet napić się przysłowiowego piwa, to fajna sprawa.
Wymienić się tym, co się u nas zmieniło od tego miesiąca. Tak. Co zrobiliśmy, jakie cele osiągnęliśmy, jakie mamy kolejne. Poza tym to też jest fajna okazja do tego, żeby podzielić się jakimiś problemami, pochwalić się jak czymś nowym. Każdy ze środowiska, z grupy ludzi, którzy do nas przybywa, ma inne doświadczenia, inne spostrzeżenia, specjalizuje się w innych rzeczach, przeszedł inną drogę do miejsca, w którym jest teraz i może podpowiedzieć na każdy wszelki sposób, więc warto po prostu. Dziękuję wam serdecznie. Życzę wam, żebyście się po prostu spełniali. Czy wy chcecie coś dodać na zakończenie? No tak, zdecydowanie chcemy wam podziękować za możliwość pojawienia się u was w studiu. To bardzo przyjemny moment, bardzo ciekawe też doświadczenie, tak jak mówię. No i my chcielibyśmy wam życzyć dokładnie tego samego, czyli siły w dążeniu do postawionych sobie celów, rozwijania się w tym kierunku i dużych sukcesów. Nie tylko na arenie zawodowej, ale również prywatnej. Dziękujemy. Z nami w studiu byli Dominika Marzec, Anna Rasiewicz, ale też goście po kolei. Paulina, Kamil i Paweł. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie.